Proszę Państwa, zawsze zapinajcie pasy. Warto to też zjechać sobie na tym fotelu. Proszę się nie bać, tam jest tylko 10 na godzinę. Zobaczycie, jakie, drodzy Państwo, jest mocne szarpnięcie przy 10 na godzinę. A co dopiero, jakbyśmy jechali 50 lub 60 i przyszłoby nam nagle w kogoś wjechać. Także dlaczego warto zapinać pasy? Można dzisiaj się przekonać. Dawaj go, dawaj! No i co? Żyje. 10 na godzinę było. Uwaga! Tak właśnie. Jaki jest numer na pogotowie? 999. Dobra, dawaj rękę, szybko. Dobra. Numer na straż pożarną. 998. Super, rewelacja. Ale będziemy mieć. Chodź. Numer na policję. Jaki jest numer na policję? Pamiętasz? Szybko powiedz, no tak po cichu. 999. No, no, ja ci pokażę. Dobra, bardzo dobrze, proszę bardzo. I co, jaki jest numer na pogotowie? Może być 112, zapomniałem powiedzieć, bardzo dobrze. To jest, daj rękę. O, dobra, w środku zaraz będzie. Dalej krwawi, widzą Państwo, mimo tego, że dociska w jednym miejscu, ciska punkto drugim. Tak to, proszę Państwa, może wyglądać tętnica udowa. Albo po wypadku na przykład, albo po, no, proszę zobaczyć, nie tak dawno stolowa wola, a tak nożownika w stolowej woli. Też tak na pewno to mogło wyglądać. To wyglądało, jeżeli tak było. Wczoraj był następny. Wczoraj był następny, tak. Wczoraj, tak. Maciek! Idę. Nawet w przeciągu paru, nie wiem, w przeciągu chociażby 4 minut jesteśmy w stanie się wykrwawić już, powiedzmy sobie, brzydko na śmierć. Natomiast bardzo ważna rzecz. W wolnym obliczniku około 75 ml krwi na kilogram masy ciała osoba o wadze 100 kg będzie miała około 7,5 litra krwi w sobie. Około. Plus minus pół litra. Lustra nie będą nam pokazywały tego. Przy szyjmie będzie nam pokazywało nasze odbicie, my nie możemy tego nie widzieć. Temperatury, co jest.